Państwu Radni. Informacje na temat instytucji podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych znaleźliśmy na stronie internetowej, gdzie się one prezentują. 14 instytucji, 14 firm. Przy żadnej z wymienionych nie znaleziono informacji o współpracy z instytucjami kultury. Jest to dość specyficzna instytucja kultury, gdzie liczy się bardzo doświadczenie i znajomość specyfiki tej pracy, tej działalności. Te instytucje, które znaleźliśmy, 14 z Siedlec, oferują standardowy zakres usług audytorskich, natomiast brak jest informacji jakiejkolwiek, że ci biegli specjalizują się w zakresie przepisów prawa podatkowego i rachunkowości dotyczących instytucji kultury. Tak tyle mam. Dziękuję bardzo. Teraz o głos prosił pan Mariusz Dobieński. Ale ja ad vocem tylko do tego, co powiedział pan dyrektor. Panie dyrektorze, nie był to żaden zarzut w stosunku do pana. Na komisji był tylko mój wniosek, aby wystąpić z prośbą jako komisja do dyrektorów wszystkich jednostek podległych miastu, aby w takiej sytuacji powiadamiać również podmioty, które są zarejestrowane w Siedlcach i osoby, które prowadzą tego typu działalność na terenie Siedlec. Teraz był to punkt dotyczący Centrum Kultury i Sztuki, ale ja nie zawężałem tego, tylko wniosek był prosty, żeby do wszystkich dyrektorów zwrócić się z prośbą. Przecież nie z nakazem, nie z poleceniem, bo przecież tego nie możemy zrobić. Tylko i wyłącznie z prośbą, aby nie pomijać siedleckich podmiotów i nic więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam pana radnego Mariusza Dobieńskiego, bo panie radny Andrzeju, proszę zgłaszać się do zabrania głosu. Bardzo proszę, pan radny Mariusz Dobieński. Panie przewodniczący, bo pan poprosił tutaj o to, kto może odpowiedzieć panu radnemu. Ja nie odpowiem, ale podpowiem. Jak będzie prosił wcześniej przed komisją kogoś z radnych koalicji, to wniosek przejdzie. Także to tak na przyszłość, myślę, że tędy droga i będzie sprawniej. Ja nie rozumiem pani odpowiedzi. Natomiast bardzo proszę, czy jeszcze ktoś... Panie przewodniczący, myślę, że pan rozumie, ponieważ wniosek tak naprawdę jest nieinwazyjny. On idzie tylko i wyłącznie naprzeciwko przedsiębiorcom mającym swoją działalność w Siedlcach. I nie rozumiemy, bo ten wniosek był poparty 6 głosami za i 6 głosami wstrzymującymi się, dlatego nie zyskał on przeciw, dlatego nie zyskał on, nie został przyjęty. W moim przekonaniu to wniosek, który nie kosztuje nic, bo wystarczyło tylko umieścić informację o tym, że odbywa się jakieś zapytanie na jakąś tam określoną działalność, choćby nawet na stronie BIP-u Urzędu Miasta. To stwarzałoby to sytuacje, w których być może w przyszłości jakieś podmioty ewentualnie chciałyby wziąć udział w tego typu, złożyć taką ofertę. I być może te pieniądze, które są nasze, budżetowe, zostałyby także w mieście i w gruncie rzeczy wróciły w jakiejś części, bo podatki są przecież płacone u nas. Państwo tego wniosku nie przyjęliście. Zupełnie nie rozumiemy dlaczego. Nie było to w żaden sposób zaargumentowane. Nie padły jakiekolwiek kontrargumenty. Ja uznaję to, że po prostu, bo złożył wniosek kolega Sitnik, no to dlatego ten wniosek należy przekreślić. No tak to wygląda, bo w sytuacji, gdyby była jakaś dyskusja, jakieś kontrargumenty, które by mnie przekonały, ja bym był zupełnie spokojny, że to nie jest zwykła jakieś, nie wiem, może nie złośliwość, ale przekora. A w tej sytuacji, kiedy nie padają kontrargumenty, a wniosek idzie naprzeciwko naszym mieszkańcom, wydawałoby się, że no nie powinien on budzić jakichś kontrowersji. Tutaj bez słowa wyjaśnienia wniosek nie zyskuje aprobaty. Dlatego twierdzę, że wcześniej trzeba porozmawiać z radnym koalicyjnym, wtedy wniosek przejdzie, bo będzie złożony przez właściwą osobę. To znaczy, jeżeli chodzi o moją osobę, panie radny, ja powiem, że jest ustawa o zamówieniach publicznych i ona precyzuje dokładnie, jak to wygląda. Natomiast moim zdaniem też... Ten wniosek nie jest rozpatrywany w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
Za sekundkę. Ja też uważam, ale ja uważam, że tego typu spostrzeżenia, które prawdopodobnie uważam za słuszne, były, nie trzeba precyzować w formie wniosku, tylko po prostu przy spotkaniu, gdzie będą dyrektorzy naszych placówek, porozmawiać z nimi na ten temat, żeby przewidzieli po prostu powiadamianie siedleckich firm. Bardzo proszę, pan prezydent Jarosław Głowacki. Bardzo proszę. Przyznam się, że mnie ten wniosek państwa zdumiewa, bo ja pracowałem w spółkach zależnych, między innymi w przedsiębiorstwie energetycznym jako członek Rady Nadzorczej i aktualnie w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. I po pierwsze, wielokrotnie w tych spółkach wybierano podmioty siedleckie, które realizują te zadania. Czyli z jednej strony ten wniosek uważam, że taki wniosek, może to kampania wyborcza, nie wiem co aktów, ale spółki to realizują. A po drugie, zwróciłbym państwu uwagę, że członkowie władz tych spółek ponoszą bardzo dużą odpowiedzialność, bo odpowiadają swoim majątkiem. Biegły rewident on stwierdza, że na podstawie dokumentu, który mu dostarczono, który prosił, to jest wszystko ok. Czyli to nie wyłącza, to ocena tego, nie wyłącza odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej. To mam tłumaczone. Zwróciłbym więc naprawdę. Te osoby, które zarządzają, muszą się kierować interesem spółek i odpowiedzialnością przed władzami. Ten wniosek jest dla mnie oczywisty i zawsze jak podejmujemy decyzję, bierzemy pod uwagę podmioty siedleckie, ale w tej konkretnej sprawie wyjaśniono, że firmy, które mają odpowiednie doświadczenie w ocenie władz, które kierują centrum, na naszym rynku takich nie ma, więc z jednej strony ja uważam, że może się to na to kładzie jak osoba, która pracuje we władzach spółek, uważam, że to jak, chyba jakaś kampania kładzie się cieniem na tę dyskusję, bo to są wnioski takie, nie wiem, retoryczne. Zawsze władze spółek biorą to, czy innych podmiotów zależnych, pod uwagę. To jak wybrać podmiot do badania sprawozdania? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głos prosił radny pan Arkadiusz Mazurkiewicz. Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Rozbudzenia mi to przypomina sytuację, kiedy były zarzuty pod adresem Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i jak przyszedł urzędujący wiceprzewodniczący, to nagle okazało się, że ta sprawa wygląda całkowicie inaczej. A mówię to tylko w tym kontekście, że trzeba tak naprawdę wysłuchać dwóch stron. Ja przyznam szczerze, że dopóki nie wysłuchałem pana Koperkiewicza, to nie miałem na ten temat zdania i absolutnie nie zgadzam się tutaj z Mariuszem, że to jest jakiś układ związany z tym, że podnosi głosy koalicja, bo ja też jestem za tym, żeby te spółki obsługiwały. Trzeba by było tak w takim razie, jeżeli chodzi o wszystkie spółki, wystąpić z zapytaniem do takich firm audytorskich, czy one są w stanie coś takiego zrobić i nie mamy nic przeciwko temu, żeby to było na przyszłość. Natomiast mówienie o tym, chyba pan przewodniczący też się dosyć klarownie wyraził, że nie mamy nic przeciwko temu, ale jeżeli pan Koperkiewicz stanowczo mówi, że w zapisie nie było, że te firmy obsługiwały akurat ośrodki kultury. No być może, ale ja również w kuluarach przed Komisją Budżetu Inicjatyw Gospodarczych dało się słyszeć, że ktoś pytał takie firmy audytorskie, Siedlec, po koleżeńsku. Oni nie byli tym zainteresowani. Więc ja myślę, że to jest sprawa na pewno do przemyślenia. Rzeczywiście, jeżeli te pieniądze mają zostać w mieście, to niech będzie. Natomiast no myślę, że takie wycieczki to... ja nie wiem, czy są niesłuszne, czy powinny mieć miejsce. Myślę, załatwmy tą sprawę i ja już dzisiaj zagłosowałem za panem Tomczukiem, żeby w komisji skrutacyjnej, to nie jest tak źle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos poprosił po raz trzeci pan radny Andrzej Sipir. Panie przewodniczący, sprawa prosta, nieskomplikowana. Jak podano mi informację, że zwrócono się do zewnętrznych firm. Pomyślałem sobie tylko i wyłącznie o jednym, jak biegłemu rewidentowi opłaca się przyjeżdżać w ramach tej usługi z Krakowa. Mam wrażenie, że nie robi tego w ciągu godziny. I tutaj płacić za przejazdy i pobyt. To niewykluczone, że podmiot z Siedlec złożyłby niższą ofertę i wtedy byłoby to wykonane. Tak jak tu w tym przypadku, akurat ja jeszcze raz podkreślam, wniosek dotyczył podmiotu
wszystkich jednostek Urzędu Miasta, a nie tylko Centrum Kultury i Sztuki. W tym przypadku, tak jak tutaj podał nam dyrektor Koperkiewicz, nie wiemy, kiedy zostały te informacje zamieszczone. Może ktoś z podmiotów gospodarczych z Siedlec rozszerzył swoje uprawnienia. Może to zrobić. Nie doszukujcie się, jest to, powiem, niesmaczne. Pan prezydent Głowacki, a jakieś tu wycieczki robi wyborcze, ja nigdzie nie kandyduję i nie wybieram się nigdzie, więc tego nie rozumiem. Ale siebie też nie rozumiem, nic się pod tym nie kryjecie, czego ciągle szukacie jakiegoś drugiego dna. Tylko i wyłącznie temat, że jeśli jest to możliwe, to dajmy szansę również podmiotom gospodarczym z Siedlec, jak przecież to jest zapytanie ofertowe. Złożę wyższą ofertę, nie będzie tego robił, będzie to robiła osoba czy z Krakowa, czy z każdego innego miejsca, to jej biznes. Tylko dajmy im szansę tym podmiotom. I nic więcej, proszę się nie doszukiwać i nie sugerować mi jakichkolwiek innych działań. Tylko i wyłącznie tym kierowałem się, zgłaszając ten wniosek. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. O głos poprosił radny pan Arkadiusz Mazurkiewicz. No dwa co do Andrzeja, no nie ja się doszukiwałem drugiego dna, bo ja nie mówiłem, że głosami koalicji to nie przeszło. Ja powiedziałem, że szukajmy wspólnego wyjścia, także nie ja o tym powiedziałem. Naprawdę nic takiego, więc ja myślę, że na przyszłość sprawę można załatwić i myślę, że to jest taka zbyt mała sprawa, żebyśmy nie mogli dojść do porozumienia i chociażby tak jak było przy okazji tej komisji skrutacyjnej, żeby większością głosów to przeszło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. O głos poprosił radny pan Mariusz Dobieński. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, to nie jest kwestia drugiego dnia, tylko wynik był taki, jaki był. No to o czym my dyskutujemy? Był, ale nie. No to ja mówię tylko o wyniku, że jest sześciu, akurat sześć głosów było tak, sześć, czy tam cztery tak, cztery przeciw. I tyle. Czy umieszczenie informacji na stronie jest od razu, musi być, nie wiem, politycznie tutaj uwarunkowane? Bez przesady. Zwykła, prosta sprawa. Nikt nie powiedział z was, dlaczego głosuje przeciw. Dlatego jesteśmy zdziwieni. Coś, co jest, wydawałoby się logiczne, proste i bezproblemowe, stwarza jakiś problem.